Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na popołudniu i zapraszam do wysłuchania tego tematu, który jest mi bardzo bliski ostatnio, bowiem od około 10 miesięcy pracuję właśnie w diagnostyce SARS-CoV-2. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i chciałam powiedzieć, że no właśnie wyobrażam sobie, że Państwo jesteście ze mną dlatego, bo jesteście zainteresowani właśnie tym tematem i pewnie pracujecie na co dzień w diagnostyce SARS-CoV-2. Ja tutaj chciałam się podzielić dzisiaj swoimi refleksjami i przybliżyć też takie punkty krytyczne czy istotne takie elementy pracy podczas diagnostyki po to, by no właśnie jakoś ułatwić pracę na co dzień. I też dzisiaj przychodzę bezpośrednio ze strefy czerwonej, gdzie codziennie mam okazję brać udział bezpośrednio w badaniach, jak też częściowo w organizacji badań diagnostycznych. Temat, który właściwie wszyscy w diagnostyce SARS-CoV-2 zajmujemy się około rok czasu, ponad rok i dwa miesiące właściwie, odkąd została wprowadzona pandemia SARS-CoV-2, bo tak naprawdę to jest rozprzestrzenienie się tego wirusa globalnie, no wszyscy mamy problem. I to właściwie dzięki laboratoriom diagnostycznym wiemy, z czym mamy do czynienia w Polsce, lokalnie, jak również no, jesteśmy też częścią, prawda, świata i widzimy, jak nasza sytuacja wygląda. Obecnie tutaj zacznę od takiej informacji, pewnie Państwo też wiecie, że mamy znacząco łatwiejszą sytuację z uwagi na to, że rok ponad temu, jak wystąpił ten problem, już się właściwie sytuacja robiła niebezpieczna i pod koniec stycznia Światowa Organizacja Zdrowia już alarmowała, że no, jest niebezpieczna sytuacja, bowiem wzrasta częstość zakażeń powodowanych przez nieznanego wówczas jeszcze wirusa i dotyczyło to głównie Azji i Chin i właściwie bardzo szybko sytuacja pod względem epidemiologicznym zaczynała być no, niebezpieczna. Okazało się, że na początku stycznia tak naprawdę, kiedy sekwencjonowano właśnie ten genom drobnoustroju, który wówczas no, wiadomo było, że jest to już wirus, po prostu wróciła rzeczywistość sprzed blisko 20 lat, gdzie prawda, no, pojawia się nowy wirus. Ten wirus, z którym mamy do czynienia od roku, okazuje się być zupełnie nowym. I na początek, na czas sprzed roku, sytuacja aktualnie wydaje mi się, że jest znacząco lepsza tutaj u nas, bowiem wyraźnie znajdujemy się w tej sytuacji już. W Polsce pracuje coraz więcej laboratoriów, które prowadzą diagnostykę zakażeń tym wirusem, raportują liczbę badań, bezpośrednio biorą udział w procesie diagnostyki i prawda, też przyczyniają się do tego, że monitorowanie tej sytuacji epidemiologicznej jest po prostu na bieżąco prowadzone. Chciałam tutaj zacząć od przypomnienia, bowiem na początku kwietnia pojawił się nowy dokument diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2, gdzie po prostu przedstawiono aktualizację zaleceń dotyczących diagnostyki laboratoryjnej i komitet sterujący pod kierunkiem profesora Niżankowskiego, Miślisa i Szymańskiego oraz we współpracy z panelem ekspertów, którzy bezpośrednio właśnie kierują laboratoriami diagnostyki, wypracowali już takie zasady, które mogą nam ułatwić pracę w laboratorium. W tych zaleceniach podjęte są tematy, takie trzy główne tematy diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2. To są badania materiału genetycznego SARS-CoV-2, badania antygenowe i badania serologiczne, bowiem to są takie trzy grupy badań, które pozwalają, prawda, przybliżyć sytuację
epidemiologiczną, jak i też bieżącą i konkretną w przypadku analizy materiałów, które są opracowywane po to, żeby wydać wynik, czy mamy do czynienia z zakażeniem i na jakim etapie jesteśmy. Ja w tej prezentacji skupię się na omówieniu takich właściwie wybranych tylko elementów diagnostyki molekularnej zakażeń SARS-CoV-2, bowiem ona jest mi najbliższa. I żeby o tym zacząć mówić, to też zacznę od takiego wprowadzenia odnośnie budowy wirusa SARS-CoV-2. Pan profesor już o tym powiedział i powiedział takie najważniejsze rzeczy. Ja troszkę pod innym kątem po prostu przedstawię ten drobnoustrój, ponieważ swoją nazwę zaczął właśnie z jednej strony zaczął od tego, że nazwa tego wirusa wiąże się bezpośrednio z objawami, które może wywoływać w toku zakażenia, bowiem właśnie tu z angielskiego zostało przetłumaczone, że są to te ciężkie objawy niewydolności oddechowej, ciężki, ostry zespół niewydolności oddechowej, który może być wywołany w toku zakażenia. Ale ten wirus potrafi po prostu w bardzo różny sposób działać po kolonizacji osoby zakażonej. W bardzo różny sposób potrafi się zachowywać i następuje taka właściwie walka, także wiadomo, wiemy wszyscy, że zakażenia mają różny przebieg od właściwie bezobjawowego do takich objawów bardzo, można powiedzieć, generalnie lżejszych. Z tym, że w odpowiednich grupach osób zakażonych rzeczywiście zakażenia mogą mieć różny przebieg i wiemy aktualnie, że są to zakażenia, mogą być to uogólnione i dotyczą różnych układów, głównie układu nerwowego, mogą też układu, no przede wszystkim oddechowego, nerwowego, ale też pokarmowego czy nawet moczowego. I to tak w sposób taki ogólny chciałam o tym tylko powiedzieć, bowiem chciałam się skupić teraz na diagnostyce. I wiadomo, że SARS-CoV-2 jest po analizie genetycznej okazuje się być taki, że w systematyce widzimy go jako w rodzaju beta koronawirusów i w rodzinie koronaviridae. Jest to drobnoustrój o właściwie jak na wirusa RNA, to podkreślane, że jest on raczej większym wirusem. Ma różny kształt kulisty, ale bywa zmienny, stąd opisuje się jako pleomorfizm tutaj. I średnica przeciętna tych cząsteczek wirionów to jest około 125 nanometrów. Genom, jak już zostało wspomniane, nieduży, ale około 29, prawie 30 tysięcy par zasad. I wnętrze wirusa pojedyncza nić RNA, która tutaj jest w połączeniu z częścią białek ulokowana właśnie centralnie, to jest wnętrze wirusa i tam jest ta jego informacja. Tworzą ten nukleokapsyd łącznie z białkiem, które jest silnie ufosforylowane. I to białko N jest to jedno z tych białek, które wykorzystywane jest właśnie w zestawach diagnostycznych do detekcji wirusa. Znaczy chodzi o kilka właśnie takich genów. Oprócz tego geny istotne pod względem diagnostyki to są te geny kodujące białka strukturalne, czyli gen kolca, białka kolca, gen kodujący białko otoczki, jak również inne geny, grupa genów, które takie tak zwane geny kodujące białka niestrukturalne. I chciałam tylko powiedzieć, że te najważniejsze rzeczy tutaj właśnie w diagnostyce bierzemy stąd, że wynikają one z budowy wirusa. Jeśli wrócimy do zaleceń, musimy pamiętać, że na jakość diagnostyki wpływa też rodzaj materiału, który badamy. I z badań już ponadrocznych wynika, że jednak
Ta czułość badań molekularnych zależy od rodzaju materiału biologicznego i jest najwyższa w wymazach z gardła i nosa. W związku z tym one głównie są właściwie wykorzystywane w diagnostyce zakażeń. Jeśli chodzi o etapy badania molekularnego, to wiadomo, że one są różne i Pan Profesor wspominał o sekwencjonowaniu, natomiast tutaj najczęściej właśnie metody molekularne to real-time PCR, gdzie kluczowym etapem jest izolacja RNA. Tutaj mamy różne możliwości izolacji, metody automatyczne bądź manualne tak zwane i w zależności od wyboru tutaj, wyboru tej metody możemy powiedzieć, możemy no, jakby mieć możliwość wpływu na również wydajność całego badania, bo jest to związane z wyborem techniki. Najbardziej wydajne wydają się być metody automatyczne, bardziej problematyczne te manualne, niezależnie od sytuacji, bowiem stwarzają ryzyko kontaminacji próbek już na etapie izolacji. I oczywiście bardzo ważny jest też wpływ innych czynników, rodzaj podłoża transportowego, ważne, żeby wybrać takie, które stabilizuje cząsteczki wirusa, również żeby w sposób właściwy przechowywać i transportować. Okazuje się, że ten następny etap, detekcja wirusa i identyfikacja tych fragmentów charakterystycznych dla gatunku SARS-CoV-2, no jest możliwa na różne sposoby i tutaj chciałam tylko wymienić, bo część tych metod będzie omówiona w toku tego spotkania. Najbardziej popularna w Polsce metoda real-time PCR, która pozwala zidentyfikować najczęściej jest możliwość 4 genów, natomiast najczęściej według wymogów WHO jest konieczność wykrycia obecności 2 nie tyle genów, ile obszarów genomu SARS-CoV-2. Natomiast no, musi być to sygnał pochodzący od wskazujący na obecność dwóch tych obszarów bądź genów. Bardzo interesująca metoda zwana LAMP, nie będę tutaj omawiać jej, ponieważ za chwilę będzie szczegółowo. Inna metoda, która jest niejako podobna do metody LAMP, która właściwie podobna jest na etapie bardzo zgrubnie, mogę powiedzieć, że poprzez to, że ten etap amplifikacji jest inny niż w przypadku metody real-time PCR, ponieważ jest to metoda izotermiczna i pozwala w krótki sposób, bez specjalnego sprzętu, zamplifikować, namnożyć fragment, którego szukamy. Bardzo nowoczesna metoda oparta na systemach CRISPR-Cas. Również no to taka metoda, która można powiedzieć wydaje się być tania i zachęcająca, z tym, że w Polsce właściwie wydaje mi się, że nie jest stosowana jeszcze, ale ma przed sobą dużą przyszłość. Jak również spotykamy się również z zastosowaniem takich metod diagnostycznych, gdzie już mamy zoptymalizowane zestawy i jest uzyskanie, diagnostyka jest możliwa od początku, znaczy diagnostyka tutaj zastosowaniem tych zestawów jest bardzo szybka, bardzo zachęcająca, bowiem pozwala nam dodatkowo w badanej próbce poszukiwać również innych drobnoustrojów. I tutaj w dużym skrócie można powiedzieć, że bardzo ważne są te zestawy i taka możliwość detekcji w sytuacji, kiedy mamy prawda, podejrzenie, czy może to być wirus SARS-CoV-2, ale niekoniecznie. Następnie to, o czym Pan Profesor powiedział, no, sekwencjonowanie, które może mieć znaczenie diagnostyczne, ale głównie epidemiologiczne. I ponieważ już tu wiem, że się czas bardzo kończy i mam duży niedosyt, bo więcej chciałabym powiedzieć, to zapraszam do prezentacji, która Państwu zostanie udostępniona, bowiem tam zawarłam takie ważne informacje, które mogą się przydać na co dzień, które będą użyteczne do tego, aby ułatwić wybór zestawów do diagnostyki. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na pewno zawsze, czy zestaw został zwalidowany do badania izolacji RNA dla określonego materiału biologicznego, z którego izolujemy wirusa, jak również czy został zwalidowany do konkretnego aparatu, na którym będziemy prowadzić badanie, czy również na warunki długoterminowego przechowywania odczynników, bowiem to jest kluczowe, żebyśmy już na samym początku wiedzieli, jak przechowywać odczynniki, jeśli mamy ich zapas.
na stabilność tych odczynników, warunki przechowywania odczynników, również na czułość tych testów, również czy zestawy zawierają i umożliwiają identyfikację obcego RNA, identyfikację, czy umożliwiają identyfikację, to jest, chodzi mi o kontrolę wewnętrzną i o możliwość kontroli próbki na etapie izolacji. Tutaj najczęściej to są takie zestawy, które mają możliwość dodania obcego RNA i to RNA z próbką razem, to obce RNA jest izolowane i następnie na ostatnim etapie detekcji możemy sprawdzić, czy dobrze przebiegł proces izolacji, jak i ważne jest, żeby w takich zestawach była obecność starterów, które pozwalają wykryć fragmenty ludzkiego genomu, bo potem to, ta informacja jest nam potrzebna na koniec do interpretacji wyniku. No i można powiedzieć, to jakie trudności, tu chciałabym zasygnalizować na koniec, że rzeczywiście jest bardzo dużo trudności na co dzień tak naprawdę i takie obawy diagnostów, myślę, że ostatnio, no właśnie słyszymy te medialne informacje, które dotyczą wariantów, nowych wariantów, nowych szczepów wirusa SARS-CoV-2, który się pojawia. Nie wiemy, czy jest on w Polsce, na ile on jest, na ile są te zmiany i na ile my, mając taką dobrą sytuację, że mamy wyniki ujemne tak zwane, na ile my to możemy, na ile możemy być pewni, że nasze zestawy, prawda, potrafią wykryć bieżącą sytuację i właśnie te mutanty. I ponieważ pan profesor nawiązał, ja już tutaj chciałam zakończyć, że ważne są te poszukiwanie tych właśnie czterech genów, które służą do badań w kierunku tworzenia nowych szczepionek, ale one też są ważne pod względem właśnie zmienności, te obszary, które są, można powiedzieć, bardzo podobne do diagnostyki. I tutaj chciałam zakończyć, jeszcze jest kilka slajdów, dosłownie dwa, ale już nie mamy czasu. Bardzo proszę o spojrzenie na nie i też po prostu zwrócenie uwagi na istotne elementy. Właśnie chodzi o te mutacje, widzimy, że są różne obszary, one rzeczywiście są zmienne. Ja mam taką właśnie niepewność zawsze, czy zestaw, którego używam jest odpowiedni i w związku z tym no właśnie pytanie do producentów bardziej zestawów, oni powinni wiedzieć o tym, że na pewno badają sytuację bieżącą i dają nam narzędzia już takie zwalidowane, bo nie mamy czasu na to, żeby to robić na tym etapie. Dziękuję bardzo, zapraszam do pytań. Dziękuję serdecznie pani doktor. Ja zadam bardzo szybko jedno pytanie dotyczące tego slajdu. Proszę pozwolić mi przerzucić slajd. Był taki slajd dotyczący rodzaju materiału do badań. No i mamy pytanie od naszej uczestniczki. Jak to jest w nasieniu? Pyta, ponieważ pracuje w klinice leczenia niepłodności. Muszę przyznać tak, że niekiedy wirus zaskakuje. My nie badamy takich materiałów, ale wiem z literatury bardziej, że no, w momencie jest to tak indywidualna sytuacja, że wirus może się pojawić w różnych obszarach i właśnie w układzie moczowo-płciowym również, w różnych płynach wysiękowych. I muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie ostatnio taka informacja dotycząca tego, że wirus może przechodzić nawet przez łożysko. Nie sądzę, żeby to miało duże znaczenie, ale jednak jeśli jest jakaś niepewność, myślę, że można zbadać. Nie znam takich badań, być może, że takie są, które pozwoliłyby odpowiedzieć na takie pytanie. Ja mogę też sprawdzić to, bowiem nie zetknęłam się właściwie w literaturze na wykazaniu obecności wirusa w nasieniu. Tym niemniej nie jest to wykluczone. Być może, że warto sprawdzić. Myślę, że w dobie obecnej, w momencie, kiedy prawda, no, są techniki wspomaganego rozrodu bardzo popularne, może być to problem i być może, że warto by sprawdzić. Tak naprawdę, jeśli pani pracuje w takiej klinice, można pokusić się o sprawdzanie takich materiałów pod tym kątem.
Bardzo dziękuję serdecznie za to pytanie. Pani doktor, mamy jeszcze jedno pytanie i tutaj prosiłabym o w miarę taką szybką odpowiedź, bo mamy już malutkie opóźnienie. Pytanie brzmi, czy warto badać kilka konserwatywnych sekwencji w dwóch genach, czy może pojedynczych sekwencji w trzech lub więcej genach? Myślę, że warto badać, im więcej obszarów badamy, tym lepiej, bo jest to mniejsze ryzyko właśnie jakby pominięcia czy uzyskania wyniku fałszywie negatywnego, zwłaszcza w dobie, kiedy ten wirus, prawda, kiedy tutaj mamy pewnie obecność różnych wariantów wirusa i w Polsce. Myślę, że warto badać, im więcej sekwencji, tym lepiej.